grupą. Maklery na Razorków. Greco RL. Greco RL, no. Zobaczymy, co on zrobi. Czy... Greco Mega, dobra, nie trafił okay. W paczki. Dobra, dobra. Zero. Ale zero po niego idzie już, zobacz. O, dobra, powstrzymali go. No dobra, no i weźmiesz żółtą sobie. Żółta za 5 sekund. Ale się nie szczela i tylko trafia, bo nie masz rakiet. Ma 5, dobra. Jedzie. Jedziesz. A 3 rakiety, żeby gościa zabić. No to nie będzie dobrze, no. Chwyć się mocno tego wózka inwalidzkiego i jedziesz, no. Dokładnie. Dobrze. Trafił. Dobra. Trafił, no, trafił. Razory wygrały, to... Marfin. 2-0 w mapach. Mango, ubija. 2-0 w mapach jest. Ale było blisko. I mamy 2 RL do zera w tym momencie. I żółtą po stronie Razorów. Zobaczymy jak składem. Na kładzie Gor. Ale ładnie kłada. No spalił. Ładnie kłada, dobrze. Ładnie kłada, spalił. Już mają 2 RL chłopaki. Ale Greco jest w Megasie i ma RL-a u maklerów. I wziął Megasa, no. Na grupa. O, jeszcze jedną rakietkę, ale tra... No nie, no nie, no... Ale Gor wskoczył od razu za nim. No dobrze, no. I przydzwonił. O. Tutaj też strzelał. Zostawił nie, no ale taki fail, no bez kitu, no dwie rakiety nie trafić, no. Na tym poziomie ludzie, no. No nie, no trafić, chyba trafił. No właśnie nie trafił dwoma rakietami, przecież go nie trafił. Aha, bo później tak, Gor wskoczył i on trafił. Tak. Ale on miał Megasa, no człowieku, no niemożliwe, żeś przegrał wal wymianę, jak masz Megasa i dwie rakiety nie trafiasz w typa. Nie ma takiej możliwości. Ja nie mówię, że directa, ale w ogóle nie trafił, że nawet 5 życia mu nie zabrało. O, wyszedł, skład się. No może taki, powiem. Wiesz, skoczny jak Serenka, no to... Jakoś pomijał. Ajajaj. Już się taka cieszył, już się była. Cieszył. No, chciał zgłosić. Chciał zgłosić, żółtą ukradłem. Panowie, nie było tematu. Odezwę się później, nie? Dobra. Hej, breaka, bo ja jeszcze cikam. Ale Maklen ma LL-a, ma zielonej połowę. Jest szamot w ogóle, czy granicy? Ja umarł. Pewnie nie ma szamota nawet. Szamot by ci to wytłumaczył, nie? Gdzie ten szamot? Dobra, po jednym RL-u, Zer ma RL-a w Megasie. Tego Megasa będzie miał za 5 sekund dosłownie. I kład będzie sekundę później. Dobra, to już jest wyjaśnione. Kład nabierze nif. Tak, no idzie sobie do yellow. O, mają timery. Właśnie żółta się pojawiła. Także zapraszam, żółtą sobie można wziąć. Zostawi Razorowi. Tak, tak, ale Magler tu ładnie wpadł. No. Rzucił się jak szczerbaty na suchary. No niestety ubili go. No, ale co miał zrobić? No, bo, nie, no rzucił chociaż jeden granatnik, tyle dobrego, no. Dobra, kolejna żółta. O, ładnie timer jest ogarnięty. Tam ktoś idzie z pajkami. No nie widziałem kto. Ale olali, bo wiedzą, że teraz przez 15 sekund żółtej nie będzie, nie? No to... Tak, tak, no nie ma co pilnować pustego pokoju. Tam się chłopacy zaopiekują. 0-0, bo strzelają do ciebie w plecy. Dzieciaku, weźże lusterka se zamontuj, czy coś. Na tym kajaku, bo nie wiem. Mają, grają jak wszyscy w to ksero życie i nie widzą. Życie się niłowi kończy. Nie widzą prostych rzeczy, naprawdę. Dalej? No robią no z nim. Dalej rejpik. Na razie. Chyba jakie bumeczki. I bum go. Zero w zielonej. Makler, ładnie. Mamy kwadran, milordzie. Tak, brawo. Kwadran jak skurwysa. Brawo. Wypstrykany kład. Na pewno zdziwiony. Kolejny takie... tyłem. Zobacz, znowu plecak zostawiony z RL-em leży. Tak, nie wie, że to jest RL. On musi wziąć niestety. Tylko, że to jest bardzo głupia pozycja, bo ona jest tuż przy spawnie. Wystarczy, tak, tak, tak. Pojawił się.
i w czepku rozwoju, za mało życia, żeby miał jeszcze, żeby miał żółtą, która się pojawi za 3 sekundy, to jeszcze tak. A w takim wypadku... O, jest szamot! O, jest szamocik! Patrzę, kurwa, szamot tyczy. Kurwa mać. Jak tam sytuacja w kładach na razie? 4 do 2 na Razorów. Także. A wynik mocno świadczący na korzyść. Razorów. Ale jest miazga już w żółtych, bo jest 12 do 3. Żółtych, no, zabrałem. Szczęście w nieszczęściu, że te 3 RL do zera się zmieniły. Makler ma RL-a na spajkach. I on walczy, będzie walczył tam. Nie, wycofał. Na bridge. O, przyjdzie do Megasa. Nie idź do Megasa, nie idź do Megasa. Poszedł. Co za tumańskie to jest zwierzę, to ja nie wiem. A mógł słuchać kasterów, mógł słuchać. I to. Nie wiem, wchodzą do tego Megasa jak do siebie, przecież wiadomo, że tu jest zawsze RL. No nie zawsze, czasem nie ma. No ale to puszczasz jakąś tam wiadomo, no, tak. Wolną łanię bez niczego, żeby sprawdzić. Megasz czysty, nie wiem, pewnie nawet. No to kiedyś się kobietę wpuszczało do jaskini, żeby zobaczyła, czy grota wolna, czy niedźwiedź się nie wprowadził. No i stąd ta tradycja przepuszczenia w drzwiach dzisiaj, nie? A, no tak, do dzisiaj się to utrzymało. Więc. No co dzisiaj. A my się nie chwalimy, dlaczego tak robimy. Nie, no myślą, że... Wiesz, to... jak nie wiesz, nie? No. Tak. Może. Że pierwszą mnie puszcza. Figo fago. Ale jest też dobra druga wersja, jak para poszła do restauracji i chłop zaczyna jeść kotleta, a ona do niego mówi: ej, posłuchaj, a nie powinniśmy się najpierw pomodlić? A ten mówi: ale po co? No bo w domu się zawsze modlimy. A nie, ale tutaj w tej restauracji to ja znam kucharza, to on dobrze gotuje. Aha, co dobrze. Stara miny bezcenna, nie? Tak, no, 5 minut do rozwodu, nie? No, albo papiery ma wydrukowane. 5 do kłada tu natomiast jest. 2 do Megasa. Kto tam na Megasie? Patrz, 3 mają maklery, mają teraz 3 RL-e i żaden nie przyszedł zaatakować. I co? Będą się chować na bridge'u. Na bridge'u się chowają. Dobra, 0 zjad. Megasa, bardzo ładnie. No ale co dalej? To byś czekał? No nie. O, makler został przedziurowiony właśnie. Też miał RL-a. O, coś nie może trafić. Pstryka, no to pstryka, no. Ale jeszcze nie sporo tego życia ma. Na pewno uda mu się ewakuować do żółtej. Czego jak czego, ale tu na 1-2 to jest dużo życia akurat. Tych apteczek tu jest pełno wszędzie, nie? Tak, tylko że też, no, co ci da taka apteczka? 2, bo my nie ma 2 apteczek, nie? Nie, no tak, no ale wiesz, no ale tu masz 3, tu masz 2. Sytuacja w RL-ach jest 3 do 2, no ja liczę na to na jakiś... No ale mieli, a było odwrotnie, było 3 u maklera do 2, nie, tak. I bez sensu. A teraz jest 3 do 3. I co z kładem? Kolejny kład jest oddany za darmo, nikt nie przyszedł. Nikt nie przyszedł pokłada. No i nie wiem, no. Może to taka taktyka jest, nie bierzmy kłada. Nie bierzmy kłada, nie będzie boredów. Śmiechy z naszego Aiden w twarzy nie braliśmy. Dokładnie. Dywizja pierwsza tak samo robi. O, świetnie. O, i jeszcze. Zero ginie. Jeszcze żeby się schował jak Link na górze tutaj. To już by nie chodził tak na kozaka. Ale też właśnie mają 3 RL-e. Mogli się zaczaić w tym Megasie na niego na górze. We 3. I czekać na niego aż przyjdzie. I mu 3 rakietki wydupcyć. To by też dobry plan jest. Właśnie, robimy ten Rotker. Akcja, no. Jak będzie na Discordzie akcja Link, to chowamy się na tutaj na suficie we 2 z RL-ami. Dobra. Czekamy na frajera, jak przyjdzie. Na 4 RL-e do 1 na E1M2, jest 9 minuta. 68 fragów przewagi. Także prawdopodobnie będzie 3-0. I makler co najwyżej... Dobrze, że to powiedziałeś, bo kontra kastera może odmienić zaraz los meczu. Tak, i makler co najwyżej sztabkę z napisem trzecie miejsce może polizać. Koloru brązowego. No to już kolor sobie wybierze. No, trzecie no, ale miejsce dramat jest brązowe. Poczekajcie, znowu się... Wstrzymuję, mam reklamę.
brązowe jak drewno, drewniana liga. Tak jest. Aj, oberwał ma. Dostał. Dobry pomysł był. Ale on ma dalej, tam ma 100-100, jakby rakietkę, ale nie, jedną rakietką to za mało. Jedną rakietką. O, ale to... Patrz. Pracą go tą rakietką. Jaki bezczelny. No. Co dostał się? Nie wiem, co tam się stało. Makler zginął. Kolejny kład. Makler zginął. No bo wyskoczył na nie, kurczę. Oddał Eryla. Którego miał ładnego. O, ładny mazol. Bardzo ja ładny. Bierz tego kłada i rób im kuku. Sam odbyć to wytłumaczył, nie? O, i dalej w las tym ciemniej. 85 flagów różnicy. 11 minuta meczu. Nie no, jest tam cały czas jeden ten RL, ale chyba zaraz pożegnamy. No, Gor... życia. Nie, wziął apteczki. Oj, już wziął apteczki. A kład znowu. Go tam coś stryka. Kład będzie za 5 sekund. No i nie ma pomocy znikąd. Nikt nie przyszedł. Zobacz, a jest jeden gościu, tylko pokłada sobie przyszedł. Oj! To się mogło udać. Szybko topnieje ta żółta. No w tym yellow, że tu jeszcze jest apteka, to... Jeszcze Megasa tylko brakuje w tym yellow, żeby był. Jakby tak będzie... sobie zrobić takie mapy na bogato, tak naszpicować po prostu itemami te mapy. Tak, RL czerwona i Megas. No, ja co tam Megas? Dwa Megasy obok siebie. Żeby... No pęta od razu, no. I pęta jakiegoś. No, by była 1-2 na wariata. No dobra, jest mapka, tylko dożyliśmy czasu, gdzie generalnie biega się 4x4 RL już prawie, nie? A przynajmniej 4 biegają. Tak jak teraz, 2 tu, 2 tu i... No, a przeważnie to było tak, że no 3 w jednej drużynie to był max i już brakowało kulek. Jeden jak się utrzymywał, to... No, ale plecak jest do wzięcia. No, paczki, no. To będzie trzeci RL na konto Razorów. Tak, jest tam RL. I to jeszcze Chosen One sobie wziął. Razor tylko jeszcze biega bez. Tam są rakiety. A ten jest obżarty. Obżarty po Wigilii właśnie. 5 minut. Zjadł wszystkie 12 potraw. No już się nie mogę doczekać, bo będę sobie podjął. Jesteś zadowolony. Jak sobie podjem. Tak? No, coś tam. Makler to ma w sumie lipę. Jak on, no bez mięsa, jak on święta bez mięsa, to dramat przecież jakiś jest. Będzie żarty sałatki, a wszyscy będą wdupcali karpie i w drugi dzień świąt wszystko. I coś tam. Co tam jeszcze jest dobrego? Mnóstwo jest. Bar z duszkami, o. No bar z duszkami, no ale w ogóle no grzybki, pierożki. Pieruszki. Ale pieruszki to będzie z kapustą żar. O, makler pierwszy raz zabił RL-a, brawo. No widzisz, to może musimy o świętach gadać, to im lepiej idzie. Ja no jeszcze trochę do świąt. No a propos jedzenia, no to jak para w restauracji, nie? Gdzieś tam kobicie skapnęła musztarda na sukienkę i mówi, ty patrz, wyglądam jak świnia. On, no i jeszcze się musztardą upierdoliłeś. No to jest dobre. Makler jest świadkiem Jehowy? Nie. Nie, chyba nie jest. Ale w chyba sumie. Nie. W sumie to ja mu tam w gacie nie zaglądałem. Nie, ale nie jakieś. Nie, chrzciny syna robił, to musiał pójść i po kolędzie księdza przyjąć. Zresztą chyba, że, takie rzeczy wiesz. Chyba, że też jest taki. To nie chcę tam. Nie chcę chyba, tam że też jest, chyba, że też jest wariat, że każdy w domu jest innego wyznania, nie? I mieszkają razem, to też jest spoko. No, ale tam nie. To się w ogóle. No tam to jest. Beretny, no tam to są. Znaczy tam ja to nic tam nie mam do tych, bo tam sobie chcę żyją, ale jak oglądałem jakieś gdzieś tam fakty, że jak jesteś tym świadkiem Jehowy i na przykład twoje dziecko potrzebuje transfuzji krwi jako od ciebie rodzica,
to oni się na to nie zgadzają, wiesz? Nie wolno dać. O, a jak zrobisz, to ci tam wydziedziczą. A nie, no to w ogóle tak, to jesteś w ogóle... Kontakty zrywają. Tak, tak. Jak tak, można z dzieckiem kontakt zerwać? No, naprawdę. Ale jak można, dziecku krwi? Czego, jak was tej krwi, jak ludzie nerki oddają, a tutaj wiesz, a tu nie można transfuzji zrobić. No, kurde, zabij mnie, daj mu żyć, nie? No, głupki normalnie. Aj, ty spokój. No nic. Takie trochę pranie mózgowe. Pranie mózgu. Tak, tak, no to jest... Dobra, 2 RL do 2 RLi, ale oczywiście pozdrawiam jakichś świadków Jehowych, jak są na... Tak, no, zero, ślepy, nie widzi żarówki, nie, jak on to zrobi. Nie? Raczej jest kilka głupich zasad, niż coś do ludzi mamy, nie? Każdy niech wierzy w motylki i inne czarodzieje, tam nie mamy z tym problemu absolutnie. Latający potwór spaghetti. Tak jest. Jak to lubi. Maklera też ktoś kiedyś wierzył, także... Dobrze, że... Chociaż z drugiej strony dobrze, że gra, słuchajcie. No dobrze, że go się te parę lat temu ogarnęło, bo jakbym go nie ogarnął, jakby szamon do mnie nie zadzwonił, a ja z bicza bym nie walnął w maklera, to byśmy nie oglądali. Tak to się chociaż pośmiać jest z kogo, no. No. A mnie też jakby maili nie popisali. Tak to by siedział w tych kawalerkach i robił te ściany. A tak to chociaż gra i można się pośmiać z niego. Jest fajnie. No ale tutaj na wygraną to już nie liczymy. 3,5 minuty do końca. Nie, śniegu, to jest prawda. Sprawdź sobie w internetach, że jak jesteś śniegowy, znaczy jak jesteś jechowy, a to prawie jak śniegowy, i dziecko ci zachoruje, to nie możesz nawet transfuzji krwi zrobić. Sprawdź sobie, to nie jest lipa, to jest prawda. Skilla ma? Że makler? Mało grałeś z maklerem, no. Jakie on ma skilla? 11 dropów na DM2, tu będzie miał przynajmniej z 5. Ale to pali licho dropy, no. To jest taka mapa, wiesz, co tutaj mają zrobić? No nie, no ale jak gościowi przynosisz RL-a, którego gościu nie miał, albo podchodzisz do gościa i się bordujesz o niego i on bierze twojego RL-a, no to chcesz mi powiedzieć, że to nie ma znaczenia? No nie, no jasne, że ma znaczenie, no. Nie? Jasne, że ma znaczenie. Ale to ogromne znaczenie, bo gościu to stał przecież na kładzie... Jeden, to jest w RL-ach, minus no, jeden plus no, jeden, no, nie? Gościu stał sobie na kładzie, nie miał RL-a, makler przyszedł, pierdyknął o ścianę i gościu ma RL-a, no to... A maklera nie ma, nie? I co wtedy? Musiał wziąć? Dobra, wziął. Dobrze, Szamot, ale u nas, w sensie w rzymskokatolickim, nie ma czegoś takiego, że cię ksiądz ci powie, że nie możesz transfuzji zrobić, dziecku oddać do operacji czy do czegoś. Tak, albo jak twoje dziecko do kupona postawi, nie ma czegoś takiego. To ksiądz też ci nie powie, że masz zerwać z nim wszelkie kontakty i cała rodzina też. No, także to jest Pod groźbą wydalenia ze społeczności. To jest, Szamot, duża różnica, no. Jeśli się tam pooglądał, to byś się mocno zdziwił, jakie to jest sekciarskie. No. Kaszanki też nie mogą jeść? O, to nie wiedziałem. Bo krew. A ja dzisiaj miałem taką pyszną. Jo, cię krew. To nie wiedziałem. Ale ja też nie jem kaszanki, bo też właśnie nie lubię. Brzydzę się tą krwią, nie chcę tego. Ja lubię, bo to się tak przysmaży na słono, jak się zrobi. Piękny baret. Dawaj sobie. Grekuje piękny, tak, nie, no to... A, nie puściłem, rację. Bo się tu cieszę, jaki piękny boret. Piękny, cudowny boret. A nie puszczą. Piękny, piękny, ale pula muszę trochę puścić. O, ładny boret, elegancko. To Herman, to jest Herman. To jebany też jest dobry kutas. No to było mądre. Ja już w sumie chyba sobie wszyscy oglądamy do końca tego pół rejpa, bo 100 fragów urwane, także... No ale 150 różnicy na 1M2 to... 150 różnicy no, na 1M2 to nawet na DM2 nawet tyle nie było. No, na DM2 tak do 15 minuty... No się nie da, kurwa! Nie wiedzieliśmy, co się stanie, nie? Czy nawet do 17. No, zero, teraz się obudził. Tak, pierwsze to jest pierwszy kład, który przeżył, 3 sekundy. 5. Z RL-em, no. Tak, ale tam już slow spawny mogą pójść, także...
No to nawet się nie opłaca słonować. No, bo ja chcę pograć jeszcze sobie takie. Zaraz zapytamy maklera, bo naprawdę słabo grał. Ja grałem, ale kurwa miał fajnie. Nie sądzę, że słabo grał. No zobacz, który we fragach w ogóle jest bida z mięsnędzą. Ale to tylko na tej trzeciej mapie słabo, nie? No na tej trzeciej mapie. Na pierwszej, tak. Na drugiej pierwsze tam był. Top fragger, nie? To też ma znaczenie. Zobaczmy, tam wyszło. Makler 101 śmierci najwięcej. 85 dni w EFI. Jak miał wysoki boomstick, to Szamot mówi, że dobrze. Frag streaky. Boomsticker. Niv miał to 52. Tak jak ja. Czekajcie, a zobaczmy, ile jeszcze dropnął. Greco 5. Tuk 8, Killet 2. Makler drop też 5. Tak? No mówiłem, że będzie miał 5. Ale Greco 2 zabił, 5 dropnął, nie? A Makler 8 zabił, 5 dropnął. No to jest jednak różnica. No jest różnica. Nie, no na pewno. O, ale Gor, zobacz. Wziął 8, no zabił 7, ale 6 dropnął. No. Dobra. Nie, no dobrze. Każdego RL-a oddał. Każdego, nieźle, prawie każdego.